Tu mamy ostatni odcinek z serii Kolekcja Wozów Strażackich. Ostatni odcinek znowu, że ostatni samochód, który posiadam. Dwa następne numery, to już auta nie mam, ale w ramach tego pokażę ciężki podnośnik hydrauliczny. Autopogotowie Maxim C1. Jest to ostatni z moich modeli. Kolekcja wozów strażackich. Autopogotowie Maxim z 2023 roku. Co tu mamy? Pożar w San Francisco. W tym numerze mamy z pożarów pokazane. Pożar w San Francisco. A z samochodu mamy lotniskowy Zetros. No ten jest kurde mega auto. Z działem z przodu. 3-osie, bardzo fajny samochód. Przyznam, że zarąbisty to jak do samolotu wjeżdża. Potężny auto, fajny. Lotniskowy Zetros. No pokażę ten samochód tutaj. Numer 58. Ale pokażę tu jeszcze dwa numery następne. Ale tu jest auto z tego numeru 58. I to widzimy skala 1,64. Czyli skala, jak jest ten autobus z ogórek. Ta skala 1,64. Fajne rozmieszczenie drabin, nie ukrywam. Sprzęt pożarniczy. Bardzo ciekawe autko. Taki samochód. Kolejnym numerem był 59. Autopogotowe GMC GR Motors. General Motors Company, tak to jest, skrót jest GMC, General Motors Company. Akurat tego auta też nie mam. On się nawet ukazał w skali 1,87 H0, ale nie chciałem go mieć na makiecie ze względu na to, że takie stare pryki mnie interesowały. Ale ci są muzyczka. Autopogotowie. A tu mam pożar w ulicy Kosowskiej. A właśnie, tu są ten. To jest to? Czy mi się wydaje? Nie. Aha, to jest pożar w ulicy Kosowskiej. Akcja ratownicza 10 maja 2011. O tym telewizji nawet było. Mam ciężki gaśniczy samochód przemysłowy z masztem gaśniczym. To jest potężne auto. Maszt gaśniczy, działka, kurde. Potężny, bo widzimy, że to są oddzielone kabina, to oddzielone, połączone fajnie. Potężny samochód. Tu widzimy, jak ten maszt działa. Rozpryskuje całą wodę. To właśnie jest, że maszt można włożyć, tu mamy, widzimy maszt rozłożony, a tutaj działko napierdziela. To, że samochód można maszt włożyć w jakiś budynek polący się do środka, wepchać i taki prysznic zrobić. I numer 60 to jest numer ostatni, jaki się ukazał w kolekcji wozów strażackich. To auto też się dzieciaki bawią, lekki samochód gaśniczy LF8. Tego autka już też mam, to jest Opel. Ale powiem, że takie auto w straży tutaj mają w Wojsku Polskim daleko. Że była tutaj Festyn w Morowie. To oni przyjechali tutaj z taką trampoliną. Dbańcami przyjechała ta jednostka.
takiego Opla mają właśnie. Właśnie takiego mają z takim białym przodem. I tu mamy pożar lasu w Kuźnie Raciborskiej, jeden z tragiczniejszych pożarów w czasach PRL-u. Zginął, spalił się strażak w Państwowej Straży Pożarnej i naczelnik z Kuźni Raciborskiej. Czytałem to, ale o tym też pożarze było głośno. Tu widzimy spalony rząd samochodów. Na pierwszym planie widać Magirusa. Tam potem stary były jeszcze jeszcze. To, że czytałem, to filmiki o tym są na YouTube. A to mamy średni samochód wężowy z działkiem i autopompą. Tu mamy węże poukładane, samochód wężowy z działkiem, autopompą. Czyli jakiś zbiornik musi mieć, bo tu ma węże poukładane. I tu pokażę inne samochody zastępstwa. Jakie kupiłem na poczcie. Samochód na poczcie kupiony, podnośnik hydrauliczny. Szybka blokada, cyk. Kupiony na poczcie. Kupiłem, bo mi się spodobał. Podnośnik hydrauliczny. Nawet z dźwiękiem jest. Kupiłem go, bo mi się spodobał. Że to jest skala 1,64, to dla porównania tutaj mam autobus tej skali. 1,64. Harmonika przerobiona jest z dwóch autobusów w skali 1,64. Daniel przerabiał. On ma takie autobusy, może filmy w końcu ja tam nagra. To jest ta skala 1,64. No to jest pokazane nawet. Skala 1,64 napisane.